żeglarskiej kariery. Samotny rejs malutkim jachtem przez Atlantyk, jachtem zrobiony ze sklejki. Okazało się, że wszystko poszło zgodnie z planem. Jacht wybudowany, regaty zaliczone, Atlantyk pokonany. I Rafał powiedział, że ma kolejny pomysł. Tym razem samotny rejs non-stop dookoła świata, wokół trzech groźnych przylądków. Przylądy Dobrej Nadziei, Lewin, Horn, a więc w ryczących 40 i 50 ekstremalnie trudny rejs. Aby taki rejs zrealizować, trzeba go na początku w domu, w ciszy w domu, w tajemnicy przed żoną wymyśleć. Skąd ten pomysł? Jak ktoś się rodzi żeglarzem... Przepraszam. Henryk Jaskuła, człowiek, który opłynął samotnie świat, i Rafał Moszczyński. Za nami na tych telewimach będziecie oglądali różne zdjęcia, różne obrazki. Tam będą obrazki z setki przez Atlantyk, z budowy jachtu. No taki przegląd wszystkiego, co ostatnio jest sensem życia Rafała. Jeszcze raz, skąd ten pomysł i skąd ta decyzja popłynąć samotnie non-stop dookoła świata? Jak ktoś jest żeglarzem od urodzenia, to naturalnym jest myśleć o tym, żeby popłynąć dookoła świata. Dla mnie żeglarstwo jest filozofią życia, tym, czym zajmuję się na co dzień oprócz pracy zawodowej. Ono mi daje power do takiego funkcjonowania na co dzień. I od zawsze myślałem, żeby popłynąć dookoła świata. Ale że nie jestem samobójcą, trzeba było to rozpisać na konkretne doświadczenia. I na przykład żeglowanie przez Atlantyk było jednym z etapów. Myślałem o tym od zawsze, ale te plany skrystalizowały się 3 lata temu, wtedy, kiedy podjęliśmy decyzję, żeby zbudować mały jacht i popłynąć na Atlantyk, przepłynąć go, a później wrócić i zastanowić się, z czym to się je. To było sprawdzenie łódki, ale też chyba sprawdzenie samego siebie. Ten atlantycki rejs to długie przebywanie samemu ze sobą, zadawanie sobie pytań, co ja jeszcze w życiu osiągnę. Czy tam, jak gdyby podjąłeś tą ostateczną decyzję, tak popłynę dookoła świata bez zaginienia do portu? Sama decyzja skrystalizowała się zaraz po regatach przez Atlantyk. I tam paradoksalnie był to łatwy rejs, tak to powiem. Niewiele rzeczy mnie zaskoczyło, oprócz awarii, technicznych spraw, z którymi dobrze radzę sobie. Nie zaskoczyła mnie sama wytrzymałość organizmu, człowieka, radzenie sobie ze stresem, z samotnością. To są wszystko rzeczy, które przyszły mi łatwo i byłem w pewnym sensie rozczarowany tym, że pokonałem Atlantyk, a to jest takie proste. I w zasadzie każdy, kto wsiadł na łódkę, zrobiłby to samo, co ja. Zebrałem ja i też również zespół, całą masę doświadczeń. I po Atlantyku, czytając gdzieś historię Henryka Jaskuły, zauważyłem, że w tym roku będzie 50. rocznica, 40. rocznica odpłynięcia przez Henryka Jaskuły świata dookoła, z Gdyni do Gdyni non-stop, i stąd pomysł. To musiało być coś, co zaczepi. Tak, co jest punktem odniesienia. Do tego jeszcze nieszczęśliwie stało się w tym roku. Obchodzę za kilka dni, za 4 dokładnie, swoje 50. urodziny. I też chciałem odium obowiązku zdjąć z przyjaciół i nie obligować ich do zorganizowania fajnej imprezy, bo pan Moszczyński kończy 50. urodziny. To jest trochę żenujące, trochę krępujące. Postanowiłem popłynąć w rejs i nie robić nikomu problemu. Takie były założenia i w swojej głupocie w pewnym sensie, bo myślałem, że popłynę w marcu. Ale nie, na szczęście mam dość kompetentną ekipę, nawet bardzo, która posadziłem i powiedziałem: Moszczyński, urodzin nie przełożymy, ale na te rejsu tak, bo nie da się popłynąć w marcu i skutecznie opłynąć świata dookoła, nie narażając się zbędnie na to, żeby ponieść tego konsekwencje. Rejs samotny dookoła świata to bardzo skomplikowana taktyka i strategia.
Trzeba wiedzieć dokładnie, kiedy się wypłynie, skąd się wypłynie i w jakim terminie będziemy i na przylądku Dobrej Nadziei i jakim terminie wylądujemy przy Chorni. O tym jeszcze będziemy rozmawiali. Henryk Jaskuła popłynął jachtem Dar Przemyśla, żeglował. To był duży opal, machoniowy, ciężki, solidny jacht, na którym Henryk Jaskuła żeglował 344 dni. Ty chcesz to zrobić w zdecydowanie krótszym czasie. No tak, jesteśmy 40 lat później. Ten świat wygląda zupełnie inaczej. Pan Henryk żeglował na zupełnie innych zasadach. W warunkach, w których wyruszył i opłynął świat pan Henryk Jaskuła, ja bym nigdy nie podjął się takiej decyzji. Jachty były wolne, brakowało elektroniki, bez której teraz nie wyobrażamy sobie życia, żadnego kontaktu i do tego nawigacja zliczeniowa na bazie sekstantu, czyli zaufanie do własnych umiejętności, których w tym zakresie absolutnie nie ma. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że kiedyś jachty były drewniane, ale ludzie byli ze stali. Dziś są jachty plastikowe, w cudzysłowie, no ale mam nadzieję, że ludzie też są nadal ze stali. To wyzwanie... Co powiedział pan Henryk Jaskuła, gdy mu powiedziałeś na tym spotkaniu, że chcesz opłynąć jego śladem w świat na takiej ulicy? Pan Henryk Jaskuła jest bardzo ciepłym, fantastycznym człowiekiem. Ja zwierzyłem już się z jednej wątpliwości. Powiedziałem, że mam dużo pokory przed rejsem i przed oceanem, przed takimi wyzwaniami. Zmierzył mnie wzrokiem i powiedział, stary, pokora to takie pruskie gadanie. Mówię, albo cię stać i płyniesz, albo nie. Pokora nikogo nie interesuje. Ty masz umiejętności, czujesz, że możesz i możesz popłynąć. Jeśli nie masz tych umiejętności i nie czujesz się na siłach, to siedź w domu i oglądaj telewizję. I to było przesłanie. Ja jestem człowiekiem, który uważa, że mnie stać. To nie jest może eleganckie ani skromne, ale żeglarze samotni nie są zbyt skromnymi osobami. Na Atlantyku, na Morzu Indyjskim, na Pacyfiku trzeba po prostu brać sprawy w swoje ręce, radzić sobie z problemami i być zdeterminowanym, żeby przeżyć i dopłynąć do brzegu. I takie cechy ja posiadam. Pan Henryk żeglował też dla przyjemności, też inne wyzwania. Ja nie jestem żeglarzem turystycznym. Dla mnie najważniejsze na wodzie jest to, żeby przymierzyć się do kogoś, w cudzysłowie, z kimś wygrać, pościgać się. To jest sens życia. I żeby skutecznie, żebym potrafił się zmotywować, a jestem leniwym człowiekiem z natury, wyznaczyliśmy te 150 dni, uwzględniając wszystkie parametry techniczne i łódki, i rozwój technologiczny, i wszystkie dobroci, które niesie cały świat, który teraz mamy do dyspozycji, czyli nawigację, i telefony satelitarne, i wszystko. Doszliśmy do wniosku, że 150 dni to będzie akurat tyle, żeby sprawnie opłynąć świat i zrobić jakiś wynik. 150 dni. To ambitnie, panie Rafale. Fakt jest faktem, że Armel Lechlacz i Gabarto pływali w 70 kilka, ale to wielkimi jachtami klasy IMOCA Open 60, to trochę inna bajka. Żeby popłynąć samotnie dookoła świata w tak bardzo trudnych warunkach, trzeba mieć odpowiednie narzędzie. Tym narzędziem jest jacht. Skąd wybór karabeli 950 i jaka to jest łódka? To są parametry techniczne tego jachtu. Chyba mam nadzieję, że wszyscy doskonale to widzicie, prawda? 9 metrów 49 cm długości, całkowita szerokość 3,30, zanurzenie 2,20, duże zanurzenie, grot 41 metrów, fok 28, wspinak asymetryczny 120, no i wyporność konstrukcyjna blisko 3 tony. Skąd wybór tego jachtu? Biuro konstrukcyjne EB. Tak, E212. E212. To jest jacht, flagowa konstrukcja, którą produkuje Stocznia Caravella Boat Builders. I na forum ktoś mnie zapytał, czy różni się moja i jak daleko od jachtu seryjnego, którego tutaj mamy planszę. I zacząłem sobie powtarzać, to jest inne, to jest inne, to jest inne. I doszedłem do wniosku, że konstrukcyjnie dwa jachty, jacht, który stoi w czwartej hali, który eksponujemy dzisiaj, który popłynął dookoła świata, a jacht stoczniowy, standardowy,
różni się tak wieloma elementami, że łatwiej jest powiedzieć, że ma ze sobą wspólne tylko wymiary zewnętrzne kadłuba. Czyli to, co jest na zewnątrz. Ma inną konstrukcję rdzenia przypadkowego, węglowo-szklany. Ma przesunięty kil, ma wydłużony. Karawela stoczniowa ma 2,20, nasz ma 2,5 metra zanurzenia. Ma przesunięty środek masy, maszt przesunięty. Jak jest przystosowany do żeglugi? W pełnych wiatrach. Będzie słabo pływał do wiatru, ale zakładamy to, bo to jest jak budowany do konkretnego rejestru. Mamy trasę z wiatrem. Mamy trasę z wiatrem i temu wszystko jest podporządkowane. Szymon Kuczyński, przygotowując swojego Atlantic Puffin do rejsu samotnego non-stop dookoła świata, pamiętacie, fantastyczny rejs, jego 22-stopowy Maxus był przez niego budowany. On stał koło swojej łódki, jak ona jeszcze w Hobokach stała w hali. Czy ta łódka powstaje też przy tobie? Czy w każdym elemencie konstrukcji jesteś przy niej? Tak. Kilkanaście wizyt w ciągu 4-5 miesięcy budowy jachtu odbyliśmy do stoczni. Najważniejsze elementy, czyli ergonomia zabudowy wnętrza, były konsultowane na bieżąco. Pokład jest zupełnie przekonstruowany tej jednostki, jest mniejszy kokpit. Wymagało to... Założenia, które postawiłem przed stocznią, mówiły, popłynę z wiatrem, potrzebuję przesunąć środek żaglowania trochę do tyłu. Przesuńcie mi kil i maszt o 50 cm. I nie zdawałem sobie sprawy, jak daleko posunięte muszą być prace konstrukcyjne. To jest zupełnie nowy jacht. Wymagało to przekonstruowania, przeliczenia i zrobienia nowego projektu. Gdybym miał tą wiedzę dzisiaj, bym się zastanowił. Ale stocznia wzięła to na siebie i powiedziała, ok, ty masz dopłynąć, nam zależy, żeby ta łódka okrążyła świat i my zrobimy wszystko, żeby było tak, jak chcesz. I każdy etap był konsultowany ze mną, każdy detal. Oczywiście technologia, praca, to jest know-how szkódni. Oni mnie nie pytali, jak mają ułożyć warstwy. Oni zrobili to tak, żeby na ciśnieniu, na infuzji wszystko wyszło jak najlepiej. Łódka jest według ich informacji wzmocniona, warstwy są zmienione, jest modyfikowana węglem. Jest to zupełnie inny produkt, mocniejszy i ma wytrzymać te warunki. Ale jeśli chodzi o dozór taki konstrukcyjny, konsultacyjny, to byłem na każdym etapie. Czy to jest jak na miarę? Uszyty? Na miarę Rafała Moszczyńskiego? Tak. Jeśli by ktoś przyszedł, zapraszam na stoisko i obejrzy kokpit, to ten kokpit może nazywać się kokpit Rafał Moszczyński. To jest to, czego potrzebuję. To wynika też z doświadczeń oceanicznych. To jest mały kokpit, ergonomiczny, jest wszystko w miejscu. Jak rzuci jachtem gdzieś duża oceaniczna fala, to przelecę najwyżej 20 cm do następnego kabestanu. No, nie powinno się wydarzyć nic dużego. Śledzimy bardzo dokładnie wszystkie rejsy samotne dookoła świata. Śledzimy regaty. Szef działu sportowego żagli Paweł Paterek opisuje Golden Globe. Śledzimy każde takie wielkie wydarzenie. Nasuwa się z tej naszej obserwacji jedna rzecz. Nie zawodzi człowiek. Nie zawodzi człowiek. Żeglarze wytrzymują te obciążenia, wytrzymują ten stres, mają umiejętności. Zawodzi sprzęt. Kiedy patrzymy na poszczególnych zawodników z regat Golden Globe, to są takie regaty, które teraz jeszcze tam ostatni chyba zawodnik płynie, to były samotne dookoła świata na turystycznych łódkach, nie takich inokach regatowych. Zawodzi sprzęt. Kiedy patrzyliśmy na rejs Szymona, po minięciu Hornu, ten wielki kłopot z masztem. Kiedy obserwujemy płynącą teraz na jachcie Fanfan Asię Pajkowską, czytamy bez przerwy, z iloma problemami technicznymi ta dziewczyna się zmaga. Oczywiście to wspaniała żeglarka i super twarda baba i daje sobie ze wszystkim radę. Moje pytanie jest następujące. Czy to narzędzie, czy ten jacht da sobie tam radę? Jesteś tego pewny? Tak, jestem pewny. Budujemy łódkę do przepłynięcia w 150 dni, żeby zminimalizować ryzyko awarii. Im krócej, tym lepiej. Każda łódka ma swoją wytrzymałość i określony interwał czasowy. Henryk Eskoła opłynął świat dookoła w ciągu roku. Bez kilku dni. Szymon zrobił to w 270. Mija pół roku i łódka już mało znaki zmęczenia. I im dłużej w czasie, tym gorzej.
te awarie nawarstwiają się. Stąd pomysł, żeby zbudować jacht, który opłynie w 150 dni i w pewnym sensie zminimalizuje to ryzyko awarii. Oczywiście, że ta łódka dopłynie i nie mam żadnych wątpliwości. Być może urwie się jeden czy drugi fał, być może podrze się żagiel, ale to są awarie, zaplanowane. Rozmawialiśmy ze stocznią w kwestii masztu. Stocznia pływa, stoczniowa łódka karabana pływa, oczywiście, że nie. I powiem dlaczego. Stoczniowa łódka pływa na jachcie aluminiowym z Parsa francuskim i on jest dwa razy droższy niż nasz dostępny produkt firmy Mastru. I nie jest to najważniejsze. Masztowy profil jest gorszy, bardziej miękki, cięższy na całym profilu o 6 kg. I dla mnie nie ma to znaczenia. Karawela jest tak przygotowana, że na jachcie, na tym jachcie będzie robił, maszt będzie robił zasłup telegraficzny. To jest tylko takie porównanie, ale ścigając się na jachcie na mikro, pracujemy dynamicznie w każdej sekundzie. Mamy węglowy maszt, pełne regulacje i te regulacje muszą działać. Tutaj wsiądę w Gdyni i dopłynę do Gdyni z powrotem, nie dotykając palcem do tego masztu. To jest maszt, który będzie nieregulowalny i z pełną świadomością. Płynę do przodu, ma być stabilny, wbity w pokład i bez regulacji. Nie ma możliwości na takim dużym łuku, przy braku konkurencji takiej, nie ścigamy się po trójkącie, nie decyduje to, czy będziemy 3 sekundy szybciej, czy 3 sekundy później. Ma pozwolić na to, żebyśmy po 150 dniach, żebym mógł dopłynąć do portu, ale nie będzie decydowało to, czy on jest 3 kg cięższy, czy lżejszy i nie będzie to decydowało, czy on jest sztywny, czy miękki. Ma dwa baksztaki, ma dwa sztaki, mały, duży, do tego topowy genaker z bugszprytu ciągnięty. Wszystko jest tak policzone, że wytrzymało, nie będę przy nim kombinował. Stąd też kwestia finansowa. Ja w połowę tańszy, spełniający nasze oczekiwania. Żeglowałeś przez lata małą łódką klasy mikro, później ten atlantycki rejs setką. Ale na południu, kiedy już zejdziesz nisko poniżej 40 stopnia średnicy w granicy południowej, kiedy tam wieje już jak w Kieleckim non-stop, aż do Hornu, ten jacht będzie surfował po falach. Jak patrzę na ten gigantyczny spinaker asymetryczny, to wiem, że tam używanie takiego spinakera będzie wymagało niezwykłej koncentracji, umiejętności prowadzenia jachtu. Czy już umiesz? Czy będziesz się teraz uczył? Będziemy się uczyć, ale właśnie z myślą o tym, że tam będą trudne warunki, nie zakładamy tego dużego spinakera asymetrycznego. Na bugszprycie będę miał zamontowaną na rolerze takim przelotowym bardzo rozbudowaną kodę zero i to będzie największy 70-80-metrowy żagiel. I nic więcej. Genaker symetryczny ma to wynika z fizyki. Jest to żagiel, który pcha łódkę w zasadzie. Kodę zero i każde inne żagle działają na zasadzie ciągu dynamicznego. One są podsysane i przy mniejszej sile wiatru mogą szybciej płynąć. Natomiast genaker musi być pchany i warunki do tego genakera, a on ma około 120 metrów, będą może przy okolicy równiku, wtedy, kiedy będę tam tydzień czasu i wtedy mógłby się przydać. Ale na całe 150 dni, 7 dni szykowanie żagla, który jest drogi, duży, a przede wszystkim trudny do opanowania przez jedną osobę na jachcie. Nie. Wymaga koncentracji. To jest minimalne ryzyko i rezygnujemy z niego. Świadomie, żeby poprawić skuteczność całego rejsu. To jest bardzo duża płachta, można jej nie sklarować, ma problemy z rolowaniem przy rosnącej sile wiatru. A nie mam załogi, które mogą wysłać 3 osoby na dziób, żeby sklarowała mi ten sam. I to jest pragmatyzm takiego rejsu. Mamy jacht. Wiemy, jak jest zbudowany, wiemy, że wytrzyma, wiemy, że sternik wytrzyma. Powstaje też kolejne pytanie, niezwykle istotne przed takim rejsem. Trasa. Którędy popłyniesz i jak planujesz tą taktykę pogodową? Unikanie w niżu, wjeżdżanie na kant tego niżu, noc. Będziesz miał takiego rutiera na lądzie, który będzie z tobą w konsultacji ciągłej?
tak, to jest ta przewaga nad Henrykiem Jaskółą, której on nie miał. Ja mam routera po prostu na brzegu przyjaciela mojego, Krzysia Matugę, który będzie na co dzień przysyła mi prognozy. I to nawet nie prognozy, tak jak Szymon dostawał do analizy i Szymon doskonale sobie z tym radził. I on dostawał gliby, tak? No tak, gliby dostawał, wrzucał sobie i sam analizował pogodę. Ja dostanę zrzut taki, że 6 godzin do przodu kursem, później zmieniamy ten kurs na tyle i żeglujemy. Jeśli zmieni się pogoda, to będziemy to na bieżąco analizować i korygować. Jacht jest na tyle szybki, że pozwala żeglować między wszystkimi frontami. I będziemy starali się po prostu skutecznie unikać takich największych zagrożeń. Henryk Jaskoła szedł jak w dym. To, co napotkał, to brał na siebie. Ciszę, paradoksalnie gdzieś na Oceanie Południowym, czy duże sztormy. Ja będę miał okazję uniknąć tego wszystkiego dzięki wsparciu z zewnątrz. To jest, dla mnie jest to nieoceniona pomoc. Nie wybrałbym się na taką klasę i taki rejs, gdybym nie miał wsparcia z lądu. Aśka Pajkowska, która teraz płynie na fanfanie dookoła świata na swojej marszrucie, miała narysowaną trasę Szymona. Czy ty narysujesz sobie trasę fanfana? Czy będziesz żeglował podobnie jak Aśka? Ona ma 40-stopowy jacht, prawda? 40-stopowy, ale to jest jacht, który wypornościowy. Nie, też ma inną konstrukcję i wolniej płynie. Aśka do 10 będę rozwija, ale tak średnio ma nam około 6 chyba. Trochę szybciej jak Szymon. Pewnie jest plan, żeby obydwie trasy nanieść i Henryka Jaskuły też, żeby było porównanie. No tworzymy historię, to nie są częste rejsy. Ja próbuję trzeci raz, Tomek Cichocki opłynął też próbował 3 razy. Szymon skutecznie 2 razy opłynął. To są najważniejsze rzeczy w żeglarskim, oceanicznym wydarzenia. Właśnie najważniejsze wydarzenia w takim życiu żeglarskim, oceanicznym. I warto nanosić, warto do tego się odnosić. Dzisiaj był Szymon, przywitaliśmy się, znamy się, przyjaźnimy. Jesteśmy jutro umówieni na konsultację, ale taki robocze, chcę go po prostu podpytać i wyciągnąć trochę tego, co on już ma. Właśnie, to jest zasadne pytanie. Czy Szymon Kuczyński, który jest no, wybitnym żeglarzem, mógłby udzielić kilku wskazówek, kilku rad, albo powiedzieć: Rafał, wewnątrz, zrób to tak, layout kokpitu zmień, bo jest bardziej przydatny. To są rzeczy, które lepiej od niego się dowiedzieć dziś i tych zmian dokonać, niż zapłacić frycowo tam na południu. Kwestie techniczne to jest często ergonomia pracy w kokpicie, specyfika łódki, to są indywidualne rzeczy. Szymon żeglował mniejszą łódką, dopasowaną do siebie. Mamy te same DNA oceaniczne, bo już Szymon startował w pierwszej edycji setką przez Atlantyk. Ja startowałem w Transatlantyku na takim samym jachcie. Szymon zrobił już 2 kółka, ma olbrzymie doświadczenie. Mnie bardziej interesuje to praktyczne żeglowanie, jak tam jest, co robić, jak reagować na pogodę, jak szybko. Przyznał się w którymś wywiadzie, który słuchałem, Szymon, że awaria pod Hornem wynikała tylko z jego braku koncentracji i chciejstwa. Nie chciało mu się wyjść, postanowił przeczekać jeszcze 5 minut jakiś szkwał, który spowodował straty, które później poniosły konsekwencje dalej. Szymon jest kopalnią wiedzy i to jest wiedza, z której będę korzystał, jeśli będzie chciał jej tylko udzielić. Tak samo jak Joanna. No, Aśka jest jeszcze na oceanie, radzi sobie znakomicie, ale jeśli Państwo widzieli i śledzą podróż Joanny, było takie piękne zdjęcie teraz z Horną. W sztormiaku ubrana 100%, mgła, wilgoć i widać takie, no nie przerażone, ale zombie oczy, po prostu cień człowieka. Zmęczona, wymarznięta, wymoczona, tak wygląda ocean, chociaż uważam, że Joanna prowadzi, dozuje informacje na temat swojej żeglugi i bardzo ogranicza komunikaty zewnętrzne. One są takie delikatne, lakoniczne. Delfinki wyskoczyły, ładne słońce, piękne gwiazdy i to tak się toczy. Te rejsy tak nie wyglądają. Te rejsy są trudne, są męczące, przeżywa się tam dużo rozterek i wahań nastrojów.
No właśnie, to przygotowanie jachtu, przygotowanie trasy, przygotowanie całych technikaliów, to się da zrobić. A jak się ma przygotować człowiek na takie wyzwanie? No nie wiem. Będzie się pan bał, panie Rafale? Nie, chyba nie. Co powiedział Heniek Jaskuła? Że miał chwilami dość? To on tam nie bardzo miał co zrobić z tym swoim gigantycznym jachtem. Jak to mówisz, walił w dym na wprost. Na wprost. Henryk Jaskuła nie mówi, bo to dżentelmen i twardy facet, ale czytając jego książkę niedawno, kolejny raz, doszedłem do wniosku, że musiał po prostu. To jest ponadludzkie fizyczne wytrzymałości. Ja przez jeden, może dwa dni, przez 150 dni rejsu dotknę rubla. Będę miał autopilot i wszystko, co będzie za mnie wykonywało tą najtrudniejszą pracę sterowania jachtem. A ja z koła po prostu miał te sterociągi do kabiny, miał zrobione stanowisko w środku, słabo działający samoster wiatrowy i całymi tygodniami, miesiącami siedział za sterem i nawigował. Straszna robota. To przerażające jest i w ogóle wydaje mi się, że poza wytrzymało. W tych swoich ortalionowych dziurkach i wełnianych sweterkach. Wełnianych sweterkach, które hibernują sól i są już pierwszego dnia są ciężkie i ostatniego dnia również. Henryk płynął w takich robociarskich kaloszach, takich, nazywało się filcaki, czy jakąś taką nazwę miały. Rozumiem, że ty będziesz miał ciuchy na sobie jak kosmonauta z XXI wieku, membrany oddychające najlepszej jakości. Pewnie tak. Ale w trudach przygotowania chyba najistotniejsze jest, myślę, sama budowa jachtu, sam ten okres przejściowy. W tej chwili, jeśli chodzi o psychikę, to największe obciążenia są w tej chwili właśnie. To są targi, to jest organizacja. Przed chwilą z partnerem rejsu, z Markiem Waszczukiem, szefem Sztorgrupy, wwieźliśmy łódkę z karaweli. Stoczniowcy Andrzej Glebow w tamtym roku przywieźli karawelę, tą, która jest za nami na targi. I kosztowała transport 12 tysięcy złotych. Dźwigi, lawety, piloty i wszystko. No my zrobiliśmy to trochę na skróty, ale kosztowało to dużo stresów. Zrobiliśmy to we dwóch, przy okazji urwałem jeden pas mocujący i rozbijący głowę. Pierwszy trening. Fajna przygoda. Ja myślę, że my jesteśmy powiązani z moim wojownikiem, który tam stoi, już więzami krwi. To był taki mały symbol. Śrady już prawie nie ma, krew polała się symbolicznie, dało się to załatwić. Ale myślę, że największe trudy opłynięcia świata dookoła to jest przygotowanie rejsu. No właśnie, chciałem powiedzieć, że tych raf najwięcej jest na lądzie, prawda, żeby je pokonać tu i żeby uruchomić całe to wydarzenie. Sam fakt posiadania takiej grupy, która cię będzie wspomagała, jak patrzę na Sztorm Grupę, ale też i chłopców ze stoczni, twojego routera, dziś zgranie tego zespołu może mieć kapitalne znaczenie na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych gdzieś tam daleko na południu oceanu. Szymon Kuczyński opowiedział historię, jak dokonywał naprawy tego masztu, konsultując z Jackiem Daszkiewiczem wszystkie swoje czynności. Czy ty taką grupę też tu będziesz miał przygotowaną? Tak, mamy grupę, mamy wszystkie procedury. Rozpisujemy to dokładnie. W razie Niemca każdy wie, kto jest do dyspozycji w Polsce pod telefonem. Kto czuwa, kto będzie odpowiadał, kto uruchomi odpowiednią procedurę, kto zadzwoni, kto ruszy SAR w razie, gdyby trzeba było łódkę zostawić na oceanie. Jest wszystko rozpisane. Pod tym względem jesteśmy przygotowani dość szczegółowo i kompleksowo. Teraz kalendarium tego, co przed nami. Jeszcze na targach w Gdyni, wiatr i woda, może zobaczymy wojownika już pod żaglami, z masztem. Jest taka szansa? Tak, oczywiście, że jest, bo... Zapraszam do Gdyni na targi wiatr i woda. Będzie szansa zobaczenia łódki już takiej w ogniu. Szyjemy sajserwis, szyję żagle. Łódka jest kompletna. Maszt w maszcie się już anuluje. W czerwcu będziemy wodować łódkę i będziemy ją chrzcić i będzie na wodzie. I mamy cały plan rozpisany dojścia do tego, żeby na przełomie października i listopada łódka już stała sklarowana do rejsu do Kaśla. Magazyn Żagle ogłosił taki konkurs na najlepsze życzenia na 60-lecie magazynu Żagle. Kto najładniejsze życzenie napisze, będzie miał szansę popłynięcia w taki treningowy rejs z Rafałem. Wyjątkowa okazja. Może ja coś napiszę? Muszę się zastanowić jeszcze.
Ja myślę, że jest jeszcze kilka weekendów i spotkamy się na wodzie. Rozmawialiśmy o tym, żeby zrobić testy z Dominikiem i wtedy byłaby szansa, żeby się fajny weekend spędzili na wodzie. Chcemy posadzić na łódkę Rafała, naszego mistrza świata i mistrza Europy w klasie star, dwukrotnego olimpijczyka. Niech Dominik do ręki weźmie ster wojownika i popatrzy, zobaczy, jak ta karabela sobie będzie dawała radę. Start kiedy i skąd? Z Gdyni? Dokładną datę mamy? Nie, dokładnej daty nie mamy i nie będziemy mieli. To jest problem pewien organizacyjny, bo fajnie by było zaprosić wszystkich na sobotę po obiedzie, jak mają czas i winków, i gości, i przyjechać zrobić imprezę, oddać sumę i popłynąć. Nie da się. Będziemy czekać do ostatniej chwili. Łódka będzie w połowie października już najdalej sklarowana, przy kei pewnie jeszcze na lądzie, żeby jej nie moczyć, żeby nie obrastała, bo każdy tydzień bez ruchu jachtu to jest spory problem. I patrzymy na okno pogodowe. Jak trafi się tylko 4-5 dni takiego okna, że będzie wiało ze wschodu, przyjdzie front, który będzie południowo-wschodni wiatr, i nawet jeśli to będzie sztorm, to nie ma najmniejszego znaczenia. Może nawet tym lepiej, bo będę miał korzystny wiatr i będę szybko w stanie pokonać ciśnienie duńskie, kanał La Manche, kanał angielski, wydostać się na Atlantyk. I tam już zaczyna się zabawa. Henryk Jaskuła mówił, że to bardzo trudny odcinek. Chyba kiedy w książce jest to napisane, że tego odcinka bał się bardzo. Tak, Henryk Jaskuła miał to precyzyjnie rozpisane i on zrobił dokładnie tak, jak zaplanował. Przepłynął kanał angielski po prawym brzegu, patrząc od nas, czy po angielskim brzegu, poza rutami, poza szlakami żeglowymi. To bardzo sensowna żegluga. No z tym, że tam były mgły, startował w czerwcu, było słabo z wiatrem. To są kłopoty. Ja płynę w październiku, w listopadzie i będę płynął taką samą trasą, jak Henryk zakładał. Nie będę się pchał pod europejski brzeg, bo tam jest i płytko, i problemy inne. Hawry zostawiamy daleko i jedziemy zostawiamy daleko. Tak. Za dobre, pod wyspą i na Atlantyk, najprostszą drogą. No. Tam jest, potrzebuje dużo wiatru z dobrego kierunku, żeby szybko i skutecznie przepłynąć ten odcinek, bo on jest bardzo absorbujący. To jest w Europie czy nawet na świecie jeden z obszarów o największym natężeniu ruchu, takiego masowego. Trzeba się skoncentrować, jest dużo latarni, dużo elementów, które można wjechać takim jachtem i zakończyć przygodę, nie wychodząc z Polski. Zbyt wcześnie, ale ta droga przez mękę będzie też finiszem twojego rejsu. Po płynięciu świata wokół trzech groźnych przylądków, aby dopłynąć do Gdyni, ponownie kanał, ponownie ciśnienie duńskie. To będzie wielkie wyzwanie, na pewno będziesz zmęczony. Na pewno będzie pewne zdłużenie, a końcówka to będzie tam 110, 120 rejs. To jest największy kłopot, pewnie największe zagrożenie. Wychodzenie, tak wyjeżdża się na urlop, kiedyś to porównałem, to jest euforia, to jest człowiek wypoczęty, wyspany, nie może się doczekać. I te 4-5 dni życia tutaj pierwszych dług wyjścia na Atlantyk, to można na rzęsa. Można nie spać. Natomiast po 150 dniach żeglugi takiej intensywnej, jednak organizm zostaje trochę po dupie i będzie to największe wyzwanie, wydaje mi się. I logistyczne, i organizacyjne nie, ale takie nautyczne. Jest duży ruch, to będzie zima, wjadę prosto spod Wysp Kanaryjskich, 20 parę stopni ciepła, słońce opalone, a tutaj będzie luty, marzec na przełomie, tak jak dzisiaj. W nocy spadnie do -2, być może przyjdzie mgła i już wtedy nie będziemy czekać na to okienko pogodowe, tylko będziemy brali to, co jest. I to, co jest, może nie być korzystne dla nas. Ale trzeba to przeprowadzić. Będzie bolało. Będzie bolało, to jestem przekonany. I będzie bolało w kilku miejscach tam na południu. I nie ma od tego odwrotu. Nie, no w pewnym sensie fizycznie będzie bolało. Tydzień na łódce, na morzu, to już jest problem, bo jest wszędzie sól, wszystko jest mokre, siedzenie w kokpicie na tyłku jest problemem. Jeśli Państwo zwiedzą dzisiaj nasz, to zobaczą, jakie jakości są antypoślizgi. Dwa tygodnie temu, jak był lakierowany pokład, przyjechałem do Szkutni i miałem nadzieję, że antypoślizgi będą fragmentami przepasane jakimiś ładnymi separatorami, kawałkiem lakieru.
coś. I patrzę na pokład, on jest monolityczny. Od burty do kabiny jest wszystko pomalowane na czarno, bez grama. I załamałem się, bo jestem estetą. Jak burta mi się podoba, to ten pokład, mówię: Andrzej, co to jest? A Andrzej tak uważa, że stary, mówię, że to ma być dookoła świata, a nie na Mazury. Na Mazury byśmy ci zrobili tutaj takie ładne szparunki, no ale to jest na ocean i on musi być skuteczny. Musi być skuteczny. Kurde, jest to argument. No i trochę mi poprawił nastrój, przeszedł mi za godzinę. I łódka jest wylakierowana takim szorstkim antypoślizgiem, który trzyma wszystko. Łącznie z majtkami, niestety. Super. I dzięki temu będzie bezpieczny. Koniecznie Państwa zapraszam do hali numer 4. Tam jest Sztormgrupa i na stoisku Sztormgrupy stoi wojownik. W Gdyni na targach wiatr i woda zobaczymy go już z masztem i żaglami. Rafał Moszczyński. Dzielny żeglarz, który rusza samotny rejs Państwa koło świata. Trzymamy kciuki i śledzimy jego losy. Nie ukrywam, że sami czekamy po rejsie i Szymona, i po rejsie Asi Pajkowskiej, oby szczęśliwie dopłynęła do brzegu. Będziemy też śledzili losy Rafała Moszczyńskiego. Wspólnie tu ze Sztormgrupą przypilnujemy tego, żebyście Państwo mieli na bieżąco wszystkie informacje z pokładu wojownika. Wielki rejs, wielkie marzenia, oby się ziściły. Dziękuję bardzo. Thank you.